Cześć, witajcie moi drodzy. Akurat znalazłam taką lukę, że tak powiem, w swoim grafiku, żeby dla Was nagrać. Dzisiaj będzie, tak wiecie, teścik podkładu, trochę porozmawiamy sobie, porozmawiamy, nie? Będę mówić do kamery, potem oczywiście liczę na Wasze komentarze. Pogadamy sobie trochę też o takich zwykłych życiowych rzeczach. Więc zaczynajmy. Słuchajcie, ostatnio widziałam i zainteresował mnie ten podkład. On jest dostępny w wręcz śmiesznej cenie, wiecie, jeżeli będzie dobry. W Rossmanie to jest Lovely, Fresh and Juicy. I słuchajcie, ten podkład w internecie ma naprawdę bardzo dobre opinie. Bardzo dobre. Ja się już nauczyłam takiej prostej rzeczy, że jak coś ma bardzo dobre opinie, albo jest wysoko punktowanym produktem, to przeważnie w moim przypadku albo mam uczulenie, albo się nie sprawdza, albo coś jest z tym nie tak. Nie wiem, może już taki ze mnie przypadek. Słuchajcie, ja w tej bluzie się czułam, była takim pakierem. Ona jest po prostu taka oversize'owa. Zresztą jest z Half Price, gdzie mówiłam Wam, że w tym sklepie to kupiłam. Ona jest mała, bo to jest SK, a zobaczcie, jak ona jest taka. Człowiek czuje jak taki nadmuchany pakier w tej bluzie. Ale bardzo lubię ten kolor, więc wybaczcie, że wyglądam jak napakowany ktoś. Niech będzie, że ćwiczę na siłowni. Słuchajcie, ten podkład jest wyraźnie napisany, że można budować krycie, ma ekstrakt z ogórka, kwas hialuronowy i do tego witaminę E. Takie cudo. Słuchajcie, on kosztował 14 ileś, bo jeszcze była na niego promocja, normalnie chyba jest za około 17 zł, 16 coś. I słuchajcie, bardzo mi się podoba to, że on jest w ogóle zamknięty. Urwałam tutaj cenę, bo była na zamknięciu, będzie mnie denerwować. Jest zamknięty foliką, bo niestety, ale w Rossmanie dużo ludzi wszystko otwiera, sobie sprawdza, testuje, a potem zamyka. W ogóle tu mi rosną baby hairy i wyglądam czasami dziwnie. Czemu mam spięte włosy, to Wam też zaraz opowiem, bo muszę dzisiaj na wieczór zmyć i makijaż, i umyć na świeżo włosy, bez możliwości robienia stylizacji chemicznej jakiejś, w sensie żadnych odżywek, takich w sensie na wysuszone włosy, lakieru i tak dalej, dlatego, że i muszę zmyć makijaż, dlatego, że dzisiaj idę na rezonans magnetyczny szyi i głowy, który będzie trwał godzinę. Powiem Wam, że martwię się, bo wiecie, to jest tylko zwykłe, nieinwazyjne badanie. Wkładają Was do tubki, macie tam sobie leżeć, się nie ruszać. Ale słyszałam od osób, które rezonans miały, że dużo osób wpada w panikę, dostaje klaustrofobii i nie jest to fajne, a ja muszę tam leżeć godzinę, ponieważ mam pewne problemy neurologiczne i muszę ten rezonans mieć. Czekam na niego zaledwie, no bo moim zdaniem to jest zaledwie w dzisiejszych czasach, bo to na NFZ, zaledwie, słuchajcie, od października. Także listopad, grudzień i już 11 stycznia, czyli dzisiaj, ten rezonans mam. Nie wiem, czy ktoś z Was rezonans miał, czy taki długi, i powiedzcie mi, jak tam Wasze były odczucia. W ogóle to nie dziwcie się, że moja gąbka wygląda dziwnie. Ona, słuchaj, ja je regularnie myję po każdym użyciu i ja jakoś tak zniszczyłam ją, że ona tutaj popękała, a tu jest cała dobra, no więc stwierdziłam, że jeszcze ją wykorzystam, bo jest olbrzymia, więc sobie obcięłam to, co było nierówne, nieważne. Najważniejsze, że dobrze nakłada, bo to jest bardzo dobra gąbka. Jak widzicie, tu wygląda pięknie, tylko tu jest obcięta, ale nawet w kamerze to nawet dobrze tego nie widać. Słuchajcie, ja mam jedyneczkę, kolor tego podkładu i zobaczymy, bo naprawdę opinie są mega fajne. I tak muszę ten makijaż zmyć, więc jak będzie totalnym byle czym, no to go najwyżej zmyję. Wow! Co wiecie, co tak nakładam, mi tak zaleciał zapach tego podkładu, bo ten podkład pachnie ogórkiem. Także Nina, mówię tutaj do mojej Wicki, to nie dla Ciebie, bo jak się okazuje, ja nie lubię róży, a moja Wicka nie lubi zapachu ogórka w kosmetykach, a to po prostu jest taki ogórek, że to jest koniec. Jakbym sobie zrobiła totalnie okład na twarzy ze świeżego ogórka. To takiego świeżego, ekologicznego ogórka.
bo pięknie pachnie. Te niektóre ze sklepów, co są pakowane w folię i folię w folię, to one takiego aż wspaniałego zapachu nie mają. No ale ten, wow. Jak tam nakładanie, co o nim myślę? No, nałożyłam. I co o nim myślę? To znaczy tak, dużo osób mówiło, że bardzo wygładza i przez to dostaje dużo piątek, że się wygląda w nim jak z Photoshopa. Czy ja tak uważam, że wyglądam jak z Photoshopa? Na pewno ujednolicił kolor i to dosyć mocno. Ma piękny zapach ogórka i widzieliście, dosłownie wzięłam dwie malutkie pompeczki i zrobiłam sobie całą twarz. Także po pierwsze jest mega wydajny. Po drugie właściwie krycie i ujednolicenie koloru, takie wiecie, krycie wstępne, no ja nie mam żadnych takich niedoskonałości typu pryszcze czy jakiś trądzik czy coś. Na szczęście takich rzeczy nie mam, bo to jest walka z takimi rzeczami, ale słuchajcie, no zmniejszę może trochę kolor światła. Poczekajcie, będę taką regulowaną lampę. O, zrobię taki bardziej naturalny ten kolor. I wtedy możecie mi powiedzieć, co myślicie. Rozciemniłam lampę. Nie mam takiego mocnego na siebie rzutu. Słuchajcie, wygląda ok, ale wiecie co? On ma jakieś drobinki. Albo po prostu nie wiem co, gąbka jest świeżo wyprana, więc tu nie gąbka, a ja tu widzę, że mi się błyszczą wszędzie takie drobinki. Ale one się świecą na całej twarzy. To jest highlighting, no dobra, no highlighting podkład, ale on takie jakieś drobiny ma. Rozświetlający, no dobra, jest rozświetlający, ale on ma dosłownie drobiny, takie w sensie, że jest brokat, dosłownie brokat. Do twarzy z ekstraktem ze świeżego ogórka o średnim kryciu z możliwością jego budowania zawiera, no to już Wam mówiłam, pozostawia skórę naturalnie rozświetloną bez efektu maski, jednocześnie zapewniając długotrwały efekt. No słuchajcie, w lusterku patrzę na siebie w lustrze i widzę, że podkład jest bardzo ładny. Naprawdę bardzo ładny. Jest bardzo ładny, jak na taki podkład, który jest mega tani. Dostępny bez problemu w Rossmanie, to po jednej warstwie jest już wypas. Ale ja normalnie widzę wszędzie, wszędzie widzę, no to totalnie wszędzie, słuchajcie, widzę brokat. Jak to jest możliwe? No w tym podkładzie ten brokat? Ja muszę to sprawdzić na ręku, bo aż nie mogę w to uwierzyć. Gąbkę mam świeżo wypraną. Dosłownie przed momentem. Jakiś inny fragment wezmę tej gąbki i tutaj rozsmaruję na ręku i sprawdzę, czy tutaj na ręku coś widać. Bo nie wiem, skąd mi się wzięło. Nie, no tu nie ma. To coś tak świetnie. Nie są. Słuchajcie, są, ale wy tego nie zobaczycie, a zobaczcie, jak się pięknie rozsmarował na ręku. Piękny koloryt wyrównuje i jest bardzo idealny do do mojego koloru cery. Ale słuchajcie, no wy tego nie zobaczycie, bo to są takie naprawdę malutkie, ale widać wyraźnie w nim drobinki brokatu. Ja się po prostu świecę, ale nie, że on mi rozświetla. Wiecie, jak rozświetlają podkłady? Dają taki glow. A on po prostu jest rozświetlający na zasadzie takiej, że ja widzę normalnie drobinki brokatu. Ja jestem ciekawa, kto z Was go używa i czy mi dodali po prostu jakiś brokat do tego podkładu, czy o co chodzi. Ja bynajmniej jestem z niego bardzo zadowolona, a tak cudnie pachnie ogórkiem, że wow. Bardzo ładnie się wtapia w skórę. Nie podkreślił mi tutaj, pory nie są podkreślone. Są takie jak przy każdym innym podkładzie, o ile nawet nie widać je mniej. Bardzo ładnie się roztarł i naprawdę, słuchajcie, no jestem pod wrażeniem, czy to będzie mój nowy ulubiony podkład. No nie wiem, ja dzisiaj nie będę robiła żadnych korektorów, nic. Ja później Wam jeszcze nagram. Coś mi się tu wyskoczyło. Ja Wam później jeszcze nagram przed samym starciem go, zmyciem, jak będę jechała, bo jadę dopiero na 21 na ten rezonans. A jest godzina, już Wam mówię, 10.
no to będę go miała długo, to Wam powiem, jak on się na twarzy utrzymywał. Na razie jestem pod ogromnym wrażeniem. Ja już sobie go zaraz wykończę. Użyję standardowo puder, moja paleta, która już ma takie dziury, zobaczcie. Uwielbiam i kupię. Kupię jak tylko się skończy, albo będę używać takiej drugiej, którą też mam. Ja, słuchajcie, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, bo ci, co wiedzą, to wiedzą i ja nie wiem, nie zamierzam się chyba tłumaczyć, chociaż pewnie znając mnie, to się znowu będę tłumaczyć, ale najpierw Wam powiem coś innego. Uwielbiam tą kredkę. Ona była w jednym z kalendarzy i ona jest Kiko Lasting Precision i ona jest taka, że można tu sobie mamy do ostrzenia, a tu jeszcze jest taka do rozcierania gąbeczka, jeżeli chcemy zrobić taki look, wiecie, smoky eye. Bardzo fajna jest ta kredka, bardzo dobrze się ją trzyma, bo tu ma takie gumowe wykończenie. Bardzo ją lubię i teraz ją używam. Przez cały czas używam też tego super z Eveline, który Magda mi przysłała w paczce od widzów. Bardzo Ci dziękuję serdecznie, bardzo go lubię. Na pewno zrobię sobie zdjęcie, żeby wiedzieć, jaki to był, bo żeby w przyszłości móc sobie go kupić. Jest naprawdę bardzo fajny, bo jest delikatny, w sensie takim, że nie robi, wiecie, takich sklejonych rzęs, pięknie rozczesuje i jak ktoś nie ma takich, wiecie, mega króciutkich, że chciałby super wydłużający, to on jest taki, że wydłuża, ale nie tak dramatycznie, tylko tak, że tak powiem, z klasą i jest dobry dla osób, które nie mogą na przykład do pracy się jakoś super, hiper, wiecie, malować, żeby te rzęsy, takie łopaty robić, że nie mogą. Także ja już tutaj kończę, sobie jeszcze trochę rozetrę. Także ja zaraz zmykam do pracy, bo dzisiaj mam lekcję później. Wcześniej się jeszcze przygotowywałam, bo ja zawsze na każde zajęcia lubię mieć przygotowane fajne zadania dla dzieciaków, bardzo mi na tym zależy. Aha, i jeszcze, Boże, zaczęłam inny temat i znowu zjechałam, tak jak zawsze. Słuchajcie, zobaczcie, chciałabym Wam pokazać moje brwi. Tak dokładnie, żebyście sobie zobaczyli. To są moje naturalnie rosnące brwi. Miałam makijaż permanentny robiony w lutym chyba i później miałam poprawiane i tak dalej, ale słuchajcie, ja po kilku miesiącach, po czterech chyba, czy po trzech, już praktycznie nie miałam. Tu miałam piękny makijaż permanentny, nic mi nie zostało. Został jedynie ślad tu. I tu mam taką śmieszną dziurę, bo brwi mam nierówne. Jak widzicie, ta rośnie wyżej i w miarę normalnie. Ta jest tylko takim cieniutkim paseczkiem na dole, a tu nie chce mi rosnąć nic. Także brwi mam naturalnie strasznie kiepskie. Zawsze miałam. Do tego nie umiem ich super równiutko malować, rysować. Jest to dla mnie uciążliwe. Dostaję czasami, tak jak już wiecie też, ci co mnie oglądają, różne negatywne opinie na temat tego, a jak możesz z takimi krzywymi brwiami w ogóle pokazywać coś związanego z makijażem. Słuchajcie, aż tak wielce krzywe to one nie są, jak już są pomalowane. Jest w miarę ok, bo trzymam się tych linii, które jeszcze widzę po makijażu permanentnym, który był zrobiony bardzo dobrze, więc daję radę. Ale słuchajcie, ostatnio dzięki pani w naturze odkryłam tą kredkę. Ja jestem jej bardzo wdzięczna, bo ona jest 3 w 1 i ja ją uwielbiam. To jest, słuchajcie, kredka z My Secret i ona ma coś takiego, że z jednej strony mamy kredkę, taką cieniutką, taki pensil, ona jest bardzo cieniutki. Teraz tak, jak go odkręcimy tu, to mamy uzupełniający puderek, który najczęściej używam, bo jest fantastyczny i bardzo pasuje do mnie kolorystycznie. A z jeszcze drugiej strony odkręcamy i mamy do rysowania włosków. Włoski się rysuje naprawdę mega, mega, jak się chce profesjonalnie, czy cieńsze, czy grubsze. Jest naprawdę bardzo fajna ta kredka, ten zestaw. I słuchajcie, on kosztuje jakoś 20 coś złotych, 23 chyba. Także naprawdę polecam Wam serdecznie, jeżeli ktoś ma problem z brwiami. Ja w ogóle już nawet ostatnio czytałam, możecie się śmiać, jeżeli chcecie, ale ostatnio czytałam o tym, czy można przeszczepić brwi. I się okazuje, że można. Można zrobić przeszczep brwi z włosów, zza ucha. Takie oto czaderskie informacje Wam przekazuję. Słuchajcie, także dzisiaj trzymajcie kciuki, żebym wytrzymała na tym rezonansie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Czy wytrzymam tą godzinę. Może kiedyś Wam
opowiem Wam o różnych moich dolegliwościach, ale jeśli jest ich dużo i nie wiem, czy mam ochotę, bo potem dostaję jakieś dziwne wiadomości. Tak czy inaczej, trzymajcie za mnie kciuki, ja kończę makijaż i odezwę się do Was, jak już go skończę, pokażę Wam, jaki jest efekt końcowy przy pudrowaniu i tak dalej, a potem Wam pokażę przed samym zmyciem, Wam się pokażę, czy on się dobrze utrzymywał na twarz. Także na razie spadam. Jestem zrobiona. Jak Wam się podoba moja pomadka? Pomadka to jest oczywiście ta z Pure Beauty Boxa. Z L'Oreala. Boże, co ja dzisiaj mówię? Słuchajcie, tak, więc ja wyglądam dzisiaj tak. I zaraz ruszam do pracy. Może jeszcze nie zaraz, ale za półtorej godziny. Słuchajcie, ja z tego podkładu jestem bardzo zadowolona. Z tego lovely, juicy i tak dalej. W ogóle, co ja tu zrobiłam? Starłam sobie chyba coś. Tak czy inaczej, taką mam dzisiaj, taki mam dzisiaj look. Ta pomadka idealnie pasuje, słuchajcie, do tej bluzy. Dobrze, przed samym zmyciem wieczorem pokażę Wam, jak się sprawował ten podkład. Na razie jestem bardzo zadowolona z niego. Patrzę na siebie w lustrze. Po prostu piękny jest ten podkład. Co mnie w ogóle zaskakuje kompletnie. Dobrze, to ja się z Wami na razie żegnam i widzimy się na parę dziesiąt sekund przed samym zmyciem. Powiem Wam, czy się fajnie utrzymywał ten podkład przez cały dzień. Także miłego dnia, a ja spadam. No hej, obiecałam Wam, że się pojawię wieczorem przed myciem głowy i zmywanie makijażu, bo jadę na rezonans, tak jak Wam mówiłam. Słuchajcie, jest godzina po 19, to minęło już ładnych parę godzinek. W tym czasie byłam w pracy, tu bieganie, tu jeszcze obiad i tak dalej, więc naprawdę dużo się działo. I słuchajcie, jestem pod takim wrażeniem tego podkładu. Ja nie poprawiałam w czasie tych kilku godzin nic. Słuchajcie, ja tylko troszeczkę się świecę tu nad brwiami. Troszeczkę. Nie świecę się. Nic mi nie zeszło. Makijaż wygląda dokładnie tak samo, jak go zrobiłam. Więc ja nie wiem, co powiedzieć, bo to jest podkład za 16 zł, gdzie w promocji można go dostać jeszcze taniej. No, mega. Jestem mega zadowolona. W ogóle teraz patrzę na siebie tam w lustrze, bo tu mam lustro, w łazience. I ja jestem pod wrażeniem, ja bym mogła spokojnie teraz jeszcze iść na imprezę w tym makijażu, aż mi żal go zmyć, no ale muszę. I muszę umyć głowę, bo takie są wymogi do rezonansu głowy. I muszę zdjąć kolczyk i w ogóle bransoletkę, którą mam na ręku, bo nie może być nic metalowego. Tu widzicie ręczniki moje ulubione do włosów, bo mam dwa. Więc idę myć włosy i słuchajcie, widzimy się na następnym teście. Tak czy inaczej, naprawdę jestem tak zadowolona z tego podkładu, że mogę Wam śmiało go polecić. Pamiętajcie, słuchajcie, o łapce w górę, o komentarzu. Jestem ciekawa, czy też używałyście tego podkładu. Bardzo jestem ciekawa. Dajcie znać, ja się już z Wami żegnam. Dziękuję, że ze mną jesteście. Buziaki dla Was i trzymajcie za mnie kciuki na badaniu.